Witajcie kochani w modzie eko-kreatywnej. Dzisiejszy program będzie na temat stylówek na lata 80. i wszystkie te stylówki będą z lumpeksów, rzeczy vintage zakupionych w internecie oraz z mojej szafy. Zapraszam. No i kochani, jak wiecie, ja uwielbiam vintage i po prostu kocham się bawić modą i stylami z różnych dekad. Przyznaję otwarcie, że 80. lata to nie jest moja ulubiona dekada, zdecydowanie nawet nie. Powiedziałabym, nawet zaryzykowałabym, że to jest oprócz lat 90. moja najmniej ulubiona dekada w modzie. Ale w ogóle teraz ostatnio jest duża moda na trendy lat 80., szczególnie te poszerzane ramiona i tego typu właśnie moda jest inspirowana latami 80. i w związku z tym tych rzeczy jest dosyć sporo. Te trendy oversize z lat 80. do nas wróciły i niektóre te rzeczy naprawdę bardzo mi się podobają, szczególnie oversize'owe swetry, duże marynarki. Oczywiście nie przesadzajmy z wszystkim, oversize, jeden element oversize jest jak najbardziej w porządku. Oczywiście pod warunkiem, że nie jesteście bardzo drobne, bardzo niskie, bo wtedy oversize może Was trochę przytłoczyć i nie wyglądać najlepiej. Natomiast dla wszystkich pozostałych jak najbardziej super trend. I widzieliście już dosyć sporo stylówek z ciuchami vintage i w ogóle w stylu lat 80. na moim kanale. Przypomnę Wam niektóre te stylóweczki, ale zrobiłam też kilka zupełnie nowych stylówek i myślę, że są super. Mam nadzieję, że się będą Wam podobać. I kochani, zaczynamy w takim razie. A na sam początek mam dla Was niespodziankę, chciałam Wam pokazać moje zdjęcia z dzieciństwa, bo ja właśnie w dzieciństwo spędziłam głównie w latach 80. Niestety, chciałam powiedzieć a propos mojego wieku. I naprawdę powiem Wam, że wtedy oczywiście podobała mi się ta moda, bo to była moja bieżąca moda z moich takich młodszych, młodzieżowych lat i dziecięcych. I nawet powiem Wam, że miałam fajne ciuchy, bo miałam rodzinę za granicą, moja babcia była przez jakiś czas w Stanach, mam też rodzinę w Londynie, tu pokażę Wam zdjęcie mojej cioci, mojego taty i mojej cioci, właśnie zrobione w Londynie, mniej więcej tak jakby z tamtych lat. Będę Wam pokazywać przebitki tych zdjęć, bo nic nie zobaczycie z tego, co ja tu pokazuję, co ja tu oglądam. I właśnie moja ciocia, która jest jeszcze ze starej emigracji, z czasów wojny, II wojny światowej, miała dużo kontaktów nawet w rodzinie Diany Spencer, w rodzinie królewskiej i często dostawałam nawet właśnie z tamtych rodzin naprawdę super jakościowe ciuchy po dzieciach. I naprawdę były w świetnym stanie, były mega dobrej jakości. Pamiętam do dziś takie spodnie błękitne z zaszewkami, jakie były modne w latach 80. Wąskie nogawki na dole, tutaj szersze i właśnie miały takie zaszewki, były takie krótsze, bardzo modne wtedy. Byłam zachwycona tymi spodniami, jak dziś to pamiętam. I miałam do tego taką fajną, nietoperzowatą bluzkę z krótkim rękawkiem, też z niebieskimi kolorami, z takimi disco napisami tutaj. I pamiętam, że to było naprawdę wtedy wielki szał i byłam mega szczęśliwa z tego outfitu. Chodziłam tak po Londynie, jak byłam na wakacjach. Pokażę Wam tutaj też właśnie przebiteczki z Londynu. Chyba to jest rok 86. Coś, nie, przepraszam, 88, czyli to już było tak pod koniec komunizmu w Polsce, a w pełni moda lat 80. kwitła. Już nawet w Polsce wtedy była moda lat 80., bo u nas jest wszystko trochę później niż na zachodzie. No i mam tutaj, zobaczcie sobie na sobie taką marynarkę właśnie z takimi oversize'owymi ramionami. Mimo że miałam 12 lat, to takie właśnie modne ciuchy nosiłam. I mam taką fajną bluzkę z wiązaniem, tutaj tego nie widzicie, podobno miała na jednym zdjęciu właśnie Diana Spencer, taką z kołnierzykiem i tutaj takim małym wiązaniem, sznureczkiem. No i granatowa marynarka z takimi szerokimi ramionami, jak najbardziej było to strój młodzieżowy, bo na dole miałam jakąś krótką mini spódniczkę i wyglądało to super. Bardzo, bardzo pamiętam, lubiłam ten outfit, no i oczywiście jest grzyweczka cieńka, jak to w latach 80. Powiem Wam, że fryzury z lat 80. to jest rzecz, która chyba najmniej mi się podoba. Straszne. Dzisiaj się trochę uczesałam tak w stylu. Nosiło się taka zwana fryzura na cebulę, czyli właśnie wysoki, bardzo wysoki kucyk. Jeszcze z takimi frotkami tutaj kolorowymi albo jakimiś błyszczącymi w stylu disco. I jako sam kucyk jest spoko, to te frotki to jest dla mnie straszna rzecz po prostu. Wiem, że jest teraz powrót do tego, ale dla mnie to jest masakra modowa. Ale też wtedy mi się to bardzo, bardzo podobało. Nosiło się dosyć duże takie
wyraźne kolczyki. Pokażę Wam tutaj zdjęcia z Hiszpanii, które też mam chyba tutaj 12 lat. Taki kombinezonik mam na sobie tutaj. Właśnie też z takimi nietoperzowymi pachami, ramionami. I właśnie taką frotkę na włosach, troszkę ciemne te zdjęcia, ale może zobaczycie i właśnie takie graficzne, białe kolczyki w krateczkę. Bardzo dobrze pamiętam też te kolczyki, tutaj moja rodzina też właśnie w Hiszpanii na wakacjach, też widać, że jestem w tym właśnie takim kombinezoniku i tak właśnie kombinezony też były wtedy modne, oczywiście były takie właśnie luźne, oversize'owe, z szerokimi tutaj rękawami, bardzo wygodne to było. Jeszcze mam zdjęcie, też tutaj widać, może mam nadzieję, że zobaczycie tutaj zdjęcie z Posku, jakaś impreza. Ja miałam, jak mówię, 12 lat, tutaj wziął mnie do tańca Jan Englert. Wtedy byłam dzieckiem, no więc dla dziecka takie wydarzenie, że ktoś z tobą tańczy, to jest w ogóle wow. No i mam taką bluzkę ze srebrną nitką, też dosyć szeroką i te same kolczyki widać we włosach, grzyweczka, moda po prostu była powalająca wtedy. Ale czułam się naprawdę super, pamiętam. No i tak, kochani, tutaj pokażę Wam jeszcze z plaży zdjęcie, jak miałam też chyba 12 lat z Hiszpanii i mam plaża Fuenterrabia. To jest w Hiszpanii właśnie i to jest rok 80, chyba 9. Mam taką oversize'ową koszulkę, duży t-shirt taki. Też wtedy właśnie były bardzo modne te duże t-shirty, szerokie, z szerokimi rękawami. Tutaj mam na kostium założony i zresztą zobaczcie na tym zdjęciu, wyglądam prawie identycznie jak mój tata. Taka mniejsza wersja, identyczna figura. Dobrze, że odziedziczyłam też, bo tata mój był bardzo i jest nadal zgrabnym mężczyzną. Także zobaczcie, nogi identyczne. Bardzo lubię to zdjęcie, chociaż mam taką ponurą minę, jakbym szła na skazanie, a nie była na plaży, jeszcze za granicą. No także kochani, no moda naprawdę była wtedy bardzo specyficzna. No i zaraz zobaczycie przykłady. Tutaj jeszcze na jednym zdjęciu, troszkę później, to już początek lat 90. Już jestem nastolatką taką bardziej. Szeroka spódniczka, pasek gumowy, bo właśnie paski na takiej szerokiej gumie były bardzo modne wtedy. I też koszulka dosyć oversize'owa, jedynie pas był zaznaczony i dużo właśnie było tych szerokich takich disco spódnic modnych wtedy. Bardzo, bardzo szerokich, nawet postawionych na takich halkach, ale krótkich. Także takie perełki z dzieciństwa chciałam Wam pokazać. A teraz przejdźmy do stylóweczek. No i tradycyjnie zacznę od swojego outfitu, który mam na sobie. Bluzka jest oryginalnie z lat 80. I zobaczcie, ona ma taki szeroki krój. W ogóle nie jest zwężana w pasie, jest taka właśnie luźna. Jedynie wąskim tym elementem była talia i właśnie używało się tych pasów. Ja tu nawet mam taki pas przykładowo, o, taki skórzany z gumą. No i właśnie takie coś się nosiło w pasie albo z jakimiś metalowymi sprzączkami, czy właśnie z wężami, czy z jakimiś takimi metalowymi elementami, no bo pamiętajmy, że lata 80. to też moda punk, były wpływy tej mody, nosiło się te wszystkie nabijane ćwieki, dżety, dużo było tych czarnych rzeczy, dużo skóry. Też były te trendy właśnie wtedy jak najbardziej obowiązujące. No i niezapomniany Lady Punk i ta cała muzyka lat 80., która dotąd robi na nas mega wrażenie, prawda? Zachłyśnięcie się tą elektroniką, komputerami, efektami komputerowymi, muzyką elektroniczną. Wtedy wszystko to było na topie i, no i też to się odzwierciedlało w modzie jakby. Ta moda była dosyć taka hardkorowa, taka przesadzona. Te kolory, takie ostre, żarłowate kolory, na przykład ortalionowe dresy, bluzy. Ja pokażę Wam tutaj taki kombinezon, który miałam w jednym z vlogów też za chwilę. Właśnie z ortalionu takiego błyszczącego. No a tymczasem wracając do tej bluzki, jest taka właśnie luźna, ma fajne kolory i też właśnie takie dość ostre, jak zauważycie. Takie znaczkowe jakby wzory. No jest to dość kontrowersyjne, ale ona jest nawet fajna przez ten kolor, przez te barwy takie, taka właśnie oldschoolowa. No i spódnica, kochani, którą ostatnio zakupiłam, więc to jest zupełnie mój nowy zakup za 5 zł, tak, dokładnie, w Lumpeksie w Dobczycach. Spódnica jest typowo z lat 80. Miniówka obcisła, bo oprócz tych szerokich, takich jeszcze często z opuszczonymi biodrami, były właśnie modne też takie
wąskie mini, bardzo obcisłe, które podkreślały figurę, krótkie i one miały takie szycia. To są typowe takie kieszonki dla lat 80. W tych spódnicach były i często tutaj były jakieś takie przeszycia, paski. To niby miało być wszystko takie rockowe, nawiązywać do tej właśnie punkowej trochę mody. No i super, ta spódniczka bardzo się udała i jak za taką cenę, ja troszeczkę musiałam ją poszywać tutaj bokiem, bo była rozpruta, ale tak to jest w stanie, skóra jest w stanie idealnym i no i super pasuje do tych właśnie stylówek na lata 80. Zobaczcie tutaj jeszcze tą spódniczkę, mierzyłam do body, wtedy jeszcze nie było body, ale były takie bardzo obcisłe też koszulki w stylu takim fitnessowym trochę. Też mi się kojarzą właśnie takie stroje fitnessu z takimi wysoko wykrojonymi tutaj nogawkami. Leginsy, które spod spodu nam wystawały i no i właśnie takie body, czy kostium do ćwiczenia fitnessu, to też było coś, co się nosiło jak najbardziej. No i właśnie ten drugi strój, takie body i do tego taka marynarka, już pokazuję Wam, skórzana. Tutaj zobaczcie sobie w drugiej wersji, marynarka skórzana, taki właśnie też nietoperz, ma takie rękawy typowe, bardzo właśnie dla lat 80., wywijane jeszcze i też takie właśnie graficzne elementy, na przykład tutaj są te guziki trójkątne na przykład, jest tylko jedno zapięcie, to jest wszystko takie oversize'owe, szerokie ramiona, no i jest takie bardzo właśnie rockowe, bardzo disco i to wygląda dość hardkorowo według mnie ta moda w ogóle. Jest taka mocna. Myślę, że te ruchy feministyczne też wpłynęły na to, że kobiety zaczęły stawiać na te mocne akcenty w modzie, takie męskie, mocne zaznaczone ramiona. Jesteśmy teraz górą, jesteśmy silne. Tak, to jest właśnie wpływ tych też tej filozofii feministycznej, która się tak bardzo rozwinęła do tego czasu. No i właśnie ten strój też jest całkiem fajny według mnie, zobaczcie, z kurtką, bez kurtki, tu żebyście zobaczyli krój tej spódnicy też. I tutaj włożyłam też taki pasek, takie paski właśnie szerokie były były bardzo modne, szczególnie właśnie z różnymi metalowymi ozdobami. I tutaj ten vintage'owy pasek, ja podejrzewam, że jest właśnie z lat 80. oryginalny vintage i do tej vintage'owej spódnicy bardzo mi się to podoba, super według mnie zestawienie. Na pewno bym się tak ubrała na imprezę i dzisiaj. Pokazuję Wam ogólnie tutaj stylówki, które sama bym włożyła. To nie są jakieś wydumane stylówki, tylko tak, żebym Wam pokazała. Wszystko to jest coś, co ja bym jeszcze dzisiaj mogła spokojnie włożyć, jeśli nie na co dzień do pracy, czy na zakupy, czy na jakieś wyjście z koleżankami, z kolegami, to na przykład na imprezę taką w stylu lat 80. Jak najbardziej to nie jest żadne przebranie, tylko to są wszystko rzeczy, które ja w zasadzie zamierzam nosić na różne okazje. No i kochani, spódniczka jeszcze, tutaj chcę Wam pokazać tą spódnicę później do płaszczy, bo też mam dwa przykłady super płaszczy z lat 80. i zobaczycie je. A tymczasem pokażę Wam jeszcze stylóweczki, które wcześniej robiłam i dwie z tych stylówek są ze swetrami oversize. To jest kolejny trend, który był bardzo, bardzo modny w latach 80. i oczywiście te swetry też miały nietoperzowe rękawy, takie kimono to się nazywało wtedy. Rękawy kimono, takie szerokie bardzo, łączące się tutaj z dołem. No i tu jedna stylówka była, nie wiem czy pamiętacie, z takimi turkusowymi spodniami obcisłymi, bo oczywiście obcisłe spodnie też się nosiło, a szczególnie leginsy. Nie wiem czy pamiętacie, ale był taki serial Rodzina Bundych, bodajże po polsku Love and Marriage po angielsku, więc nie jestem pewna polskiego tytułu, ale w tym każdym razie był Al Bundy i jego żona i ona zawsze była w leginsach. Bardzo obcisłych leginsach i w różnych rodzajach bluzek właśnie i miała ten wielki tapir, trwałą i włosy natapirowane, takie napuszone z jakimiś opaskami często, bo właśnie opaski też były bardzo modne, ja nie jestem fanką opasek specjalną, więc ja Wam tu nie pokażę akurat opasek, ale był taki trend jak najbardziej. No i to jest jedna stylówka z tymi białymi kozaczkami też, które są tutaj śliczne i takie właśnie saszkowate kozaczki nosiło się w latach 80. jak najbardziej. Dużo było takich butów wygodnych, płaskich z cholewką. Druga stylówka była z... Wszystko leci. Druga stylówka była też z oversize'owym swetrem, też oryginalnym swetrem vintage z lat 80. Z takimi pięknymi haftami z korali. No i ta stylóweczka też była
z obcisłymi spodniami i z tym razem z kowbojkami, bo kowbojki wiadomo zawsze są modne, zmieniają się detale tam z dekady na dekadę, ale jak najbardziej są modne i no i taki sweter mógł być też do właśnie bardzo obcisłej mini, także prawie by jej nie było widać spod spodu, też robiłam taką stylówkę, więc jak najbardziej jest to jeden z głównych trendów, swetry, duże swetry do leggingsów albo do obcisłych mini spódniczek. I oczywiście do tego szpilki w takim klasycznym kształcie, często takie raczej do czubka bardziej, z takimi zwężającymi się obcasami, były bardzo modne wtedy. No i kochani, idźmy dalej. Kolejne stylówki, które widzieliście jeszcze, to jest stylóweczka sylwestrowa z taką spódnicą szeroką. Ta spódnica właśnie jest typowa na lata 80. Właśnie na tiulu, taka odstająca. Drugim jeszcze trendem takim obocznym była jakby obcisła tutaj taka baskinka w spódnicy. Nie wiem, czy to się nazywa baskinka. W każdym razie góra jakby do pewnego momentu do bioder obcisła spódnica i później taka rozszerzana. Ja niestety nie posiadam takiej akurat spódnicy. Nie jest mi też specjalnie dobrze w takim kroju. Mam wystarczająco szerokie biodra. A natomiast taki krój od pasa rozszerzany jest bardzo korzystny, bo właśnie maskuje, jeżeli ktoś nie chce uwydatniać jeszcze bardziej swoich bioder. No i to właśnie do jakiegoś, czy takiego a la body obcisłej bluzki, czy właśnie takiej lekko nietoperzowej bluzeczki i do obcasów. To był super strój imprezowy w tamtych czasach. Kolejnym trendem są żakiety z dużymi ramionami i też widzieliście super stylówkę, według mnie super stylówkę z takim żakietem, a nawet było kilka stylówek, ale ja Wam chcę przypomnieć szczególnie taką ze spodniami, bo tych spodni akurat nie mam za dużo tu w stylówkach. Tutaj były takie spodnie typowo właśnie takie cygaretkowe i też takie lekko tutaj poszerzane, chociaż one są akurat na mnie dość obcisłe, ale mogłyby być tutaj troszkę szersze, zwężane ku dołowi, bo nie nosiło się absolutnie już wtedy żadnych dzwonów ani rozszerzanych nogawek na dole, tylko takie wąskie dołem spodnie. I te spodnie do tego typowego takiego nakrój lat 80. żakieciku, to jest zresztą żakiecik vintage jak najbardziej, w przeciwieństwie do tych spodni. No i też ta stylówka bardzo odzwierciedla modę lat 80. moim zdaniem i bardzo mi się podoba ten zestaw, powiem Wam, naprawdę. Ten zestaw mnie zdecydowanie jest jednym z moich ulubionych zestawów właśnie w stylu lat 80. I też można by ten żakiet włożyć praktycznie do wszystkiego, co tu jest, co tutaj dzisiaj prezentuję, bo jest bardzo, bardzo uniwersalny i elegancki. No i następny właśnie trend lat 80. obcisłe rzeczy. Już Wam pokazuję sukienkę. Oczywiście sukienka nie jest vintage, jest współczesna dosyć, ale to jest taka właśnie skarpetowa mini, bardzo, bardzo obcisła, z takim drapowaniem. No i też takie obcisłe mini się nosiło. Takie właśnie typowe już sexy disco stroje na jakieś imprezy. Coś bardzo obcisłego na to, na przykład bardzo szeroka kurtka, albo właśnie jeszcze żakiet na wierzch z rękawami. Często były tutaj jeszcze w takich wąskich, jeżeli były rękawy w tych wąskich sukienkach, to miały tutaj bufki na ramionach, te rękawy, na przykład były przezroczyste i miały z innego materiału i miały takie bufki. No i do tego włożyłam sobie ten wężowy pasek. bo chciałam Wam pokazać też ten pasek, jak się prezentuje i przy okazji kręcenia tej stylówki stwierdziłam, że trzeba coś wymyślić z nim, bo on strasznie opada w trakcie. To zresztą widać, jak tutaj noszę tą stylówkę, ale jest mega właśnie w takim stylu lat 80. i super wygląda do takiej sukienki. I takie buty również, wokół kostki, szpilki się nosiło wtedy, jak najbardziej. Pamiętam takie buty, że były modne. No i tutaj przymierzyłam sobie też do tego to, co spadło, czyli żakiecik taki cekinowy z szerokimi ramionami, krótki, mógł być świetnym dodaniem właśnie na imprezę i to jest też oryginalny vintage, haftowany na jedwabie z lat 80. Do tego paska też pasuje, bo ma takie trochę węże jakby w swoim wzorze, prawda? Wygląda to jak takie trochę węże. Bardzo fajna według mnie stylówka, taka imprezowa też.
No i moi drodzy, jeszcze co bym mogła tu Wam pokazać? Aha, no i oczywiście były też stylóweczki, które Wam pokazywałam z tymi dwoma żakietami. Żółty żakiet przykładowo był też do kowbojek i do leginsów obcisłych, bo leginsy były też jednym z topowych trendów lat 80. Bardzo, bardzo dużo tego było. Jak obejrzycie teledyski stare z lat 80., to mnóstwo dziewczyn tańczących właśnie w tych leginsach. Taki żakiet z dużymi ramionami, więc oczywiście do paska, który tak mocno nas ściska w talii, aczkolwiek mógł być też całkiem luźno oversize'owy, ale ja tutaj wybrałam wersję z pasem. No i druga stylóweczka jest z żakietem tym też oversize'owym i też jest to vintage żakiet. Tutaj widać Zara, ale to jest coś, co wisi pod spodem. To jest żakiet Wallis. Przesuper żakiet z takimi właśnie dużymi ramionami, oversize'owy. Można go nosić prawie niczym sukienkę, jeśli sobie włożymy jakąś, na przykład taką, o, mini pod spód. Może robić super za sukienkę. Ja tutaj Wam pokazuję zdjęcia z innych jeszcze vlogów, które miałam właśnie, w których miałam zdjęcia z tym żakietem. Super przepiękny żakiet. No i podobała się Wam ta stylówka, naprawdę miała powodzenie, pamiętam, w tym programie. Kochani, no i oczywiście nie pokażę Wam tu wszystkich trendów, bo to jest niemożliwe. Jednak dużo rzeczy było modnych w tamtych czasach. Przypomnę Wam tylko jeszcze mój kombinezon narciarski, który sobie kupiłam, też vintage'owy, oryginalny z lat 80. w takim pięknym, zielonym, butelkowym kolorze z bordem. Tutaj zdjęcia właśnie z tego hola, w którym pokazywałam ten kombinezon. Może uda mi się jeszcze gdzieś wyjechać na narty, oby. To może zrobię zdjęcia w nim na żywo, to Wam pokażę. Ale tymczasem pokażę Wam jeszcze dwa płaszcze i to są zupełnie nowe stylówki z tymi płaszczami. Jeden z tych płaszczy to jest przepiękny płaszcz skórzany, który też widzieliście w holach z tego roku. Z londyńskiej firmy, zamszowo skórzany, w takie pasy jakby. Ten płaszcz jest naprawdę, mega. Ja go prałam w pralce, powiem Wam szczerze, bo tak śmierdział tym lumpeksem, że nie dało się wytrzymać i musiałam go wsadzić do pralki i nawet się nic nie stało. Oczywiście z wszelką ostrożnością później suszyłam go, wycierałam ręcznikami, żeby się nie odkształcił, żeby się nie wysztywnił, nawilżałam go mleczkiem kosmetycznym i tak dalej. Całe ceregiele były, żeby nie zniszczyć tego płaszcza, bo jest naprawdę piękny i zobaczcie, na stylówkach się super prezentuje. Myślę, że nie ma żadnego wstydu, żeby nosić nawet i teraz taki płaszcz. Oczywiście do odpowiedniej stylówki, ponieważ on jest tak szeroki i obszerny, według mnie pasuje właśnie do czegoś malutkiego, wąskiego, czy prawie czego nie widać spod płaszcza, albo w ogóle niewidocznego spod płaszcza takiego, bo po włożeniu szerokiej spódnicy czy spodni zatracilibyśmy całkowicie kształt sylwetki, więc myślę, że właśnie nóżki w takich przezroczystych rajstopach, bardzo modnych w latach 80. i w szpilkach, będą się do takich płaszczy świetnie prezentowały. I ostatni płaszcz, przepiękny z ostatnich moich zakupów. Zobaczycie go szczegółowo w holu jeszcze. Przecudowny płaszcz z wełny i kaszmiru. Też ma krój właśnie lat 80. Nie jest już może tak obszerny i szeroki jak tamten, ale jest też taki szerszy w ramionach i ma taki typowy kołnierz stójkowy, który można rozłożyć na wierzch. To jest jakiś włoski, z tego co tu widzę, made in fabric, made in Italy. Aha, czy nie włoski, ale materiał wykonany we Włoszech. No i nie znam tej firmy, AJ model czy AR model, ciężko powiedzieć. Wool and cashmere tu pisze. No jest w przepięknym stanie. No i bardzo mi się podoba. Powiem Wam, ta stylóweczka też jest bardzo fajna i to jest coś tak eleganckiego i uniwersalnego, że można to naprawdę bez wstydu, bez żadnego problemu i zwracania nawet specjalnej uwagi na siebie dzisiaj nosić jako współczesny płaszcz, bo jest naprawdę przepiękny. A jest to vintage'owy płaszcz. No i kochani, jestem bardzo ciekawa, jak się podobały te stylówki na lata 80. Czy w ogóle lubicie styl lat 80., bo ja, tak jak mówiłam, sceptycznie, ale elementy tego stylu, czy właśnie marynarki, czy płaszcze, czy jakiś jeden element jako spódnica, czy jako żakiet, jest dla mnie super, bo odpowiednio dobrane do naszej sylwetki mogą robić świetną robotę. Także zachęcam Was do eksperymentowania z rzeczami vintage i z rzeczami w stylu lat 80., ale żeby nie przesadzać i żeby nie bezkrytycznie tego nie nosić, bo możemy sobie zrobić krzywdę modową. Kochani,
będę Was już niedługo zapraszać też na stylóweczki w stylu lat 50. i 60. i powiem Wam, że to będą moje na pewno ulubione stylówki, bo fascynuje mnie, absolutnie fascynuje mnie moda tamtych dekad. Ostatnio szczególnie lat 60., bo jak wiecie, wiele osób teraz ogląda serial Gambit Królowej i też oczywiście zafascynowała mnie moda z powrotem, jakby moda tamtych czasów, i zobaczycie też stylówki właśnie na Gambit Królowej, między innymi inspirowane Gambitem Królowej. Także czekajcie już na stylówki właśnie na lata 50., 60. Już za kilka dni zapraszam Was na haul lumpeksowy, też z super rzeczami. Także zasubskrybujcie kanał, bo będzie warto, na pewno będą jeszcze fajne, ciekawe rzeczy. Staram się robić je dla Was i proszę Was oczywiście o polubienia, jeśli Wam się podoba, i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowych filmach. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam Polkę.